W tym filmie rozpoczniemy od rozgrzewki w postaci rozwiązania dwóch równań liniowych, a następnie przejdziemy do zadania tekstowego, które doprowadzi nas do bardziej skomplikowanego równania, które, mam nadzieję, po tej rozgrzewce skutecznie rozwiążemy. Dobrze, więc pierwsze nasze równanie to jest takie. 7 razy w plus 20 minus w jest równe 5. Przypominam, rozwiązanie równania polega na tym, żeby po jednej stronie mieć ileś tam w, a po drugiej stronie liczby. Czyli tak, czyli dobrze by było wiedzieć, ile w właściwie występuje w tym równaniu. No i w tym celu tutaj skorzystamy z prawa rozdzielności mnożenia względem dodawania, mnożąc tutaj ten nawias przez liczbę 7, czyli 7 razy w nawiasie w plus 20, to jest tak, 7 razy w plus 7 razy 20. No i potem jest minus w równa się 5. No czyli tak, 7w minus w, tak, to jest 6w. Prawda? Mam 7 przedmiotów, zabieram 1, zostaje mi 6. Prawda? Czyli 7 razy w minus w to jest 6w. 7 razy 20 to jest 140. No i to jest 5. Teraz co? Teraz od obu stron mogę odjąć 140, prawda? Żeby mieć po jednej stronie, wtedy zostanie mi samo w, a dokładnie 6w. A po drugiej mam 5 minus 140, czyli minus 135. I teraz dzieląc obie strony przez 6, po lewej stronie zostanie mi samo w, a po prawej minus 135 szóstych. Czy to można uprościć? No 6 to się dzieli przez 2 i przez 3. 135 się przez 2 nie dzieli, a przez 3... To jest, prawda, przypomnę taką regułę, że suma liczb musi się dzielić przez 3. Suma liczb jest 1, 3 i 5, czyli 9 dzieli się przez 3. Czyli 135, no 120 przez 3 to by było 40, jeszcze zostaje 15, dobrze. Czyli to jest minus 45 razy 3 przez 2 razy 3. Czyli wobec tego to jest minus 45 drugich. Czyli w to jest minus 45 drugich. No i dobrze jest sprawdzić to rozwiązanie, więc sprawdźmy teraz to rozwiązanie. Czyli 7 razy minus 45 drugich plus 20 minus w, czyli minus 45 drugich. Czyli liczę lewą stronę tego równania. No, minus 45 drugich to jest tak. 7 razy minus 40 drugich to jest minus 20 i potem jest jeszcze minus 5 drugich. Minus 5 drugich plus 20 i tu jest minus minus, czyli jest plus 45 drugich. I teraz mamy tak. No, minus 20 plus 20 to zostaje nam 0. I 7 razy 5 to jest 35, czyli tutaj mam minus 35 drugich plus 45 drugich. Wobec tego to jest 10 drugich, czyli 5 rzeczywiście się zgadza. Zatem rozwiązaniem pierwszego równania jest w równe minus 45 drugich. Dobrze, przejdźmy teraz do równania drugiego. Co, zróbmy podobnie. Może najpierw podzielmy przez 3. Prawda? Dobrze jest sobie dzielić równania, jeżeli mamy taki wspólny czynnik, żeby mieć trochę mniejsze liczby. Czyli podzielmy sobie przez 3 tutaj, obie strony tego równania. Czyli 9 przez 3 to jest 3, czyli tutaj nam zostanie 3 razy x minus 2. I 3x przez 3 to jest x i 3 przez 3 to jest 1. Dobrze, teraz mnożymy ten nawias przez 3, czyli tak, znowuż prawo rozdzielności mnożenia względem dodawania, czyli to jest 3x minus 3 razy 2, czyli minus 6. I to jest x plus 1. Teraz co? No x chcę mieć po lewej stronie, czyli odejmuję x od obu stron. I wtedy mam po lewej stronie, zostaje mi 3x minus x, czyli 2x. Minus 6 to jest 1. No i teraz szóstkę przerzucam na drugą stronę, czyli dodaję 6 do obu stron.
i zostaje mi po lewej stronie 2x, a po prawej 7. I ostatni krok, dzielimy obie strony przez 2. I mamy rozwiązanie, x jest równe 7 drugich. Czyli x jest równe 7 drugich. No i znowuż sprawdźmy to równanie, może tutaj w tej postaci, czyli po lewej stronie mamy 3 razy 7 drugich minus 2. No 7 drugich to jest 3 i 1 druga, czyli jak odejmę 2, to mam 1 i 1 druga, tak? Czyli jest 3 razy 7, czyli 3 drugie. Tak? 3 razy 3 drugie, czyli to jest 9 drugich. Po lewej stronie mam 9 drugich, a po prawej mam x plus 1, czyli 7 drugich plus 1, czyli 7 drugich plus 2 drugie, czyli 9 2 drugie, czyli 9 razem 9 drugich. Rzeczywiście się zgadza. Czyli rozwiązaniem drugiego równania jest x równe 7 drugich. No i jeszcze może taka uwaga, że tutaj nie musieliśmy dzielić przez 3. Mogliśmy zostać z tą dziewiątką i wymnożyć najpierw i potem postępować dokładnie tak jak tutaj. No i oczywiście wynik by nie zależał od tego, prawda? Tak długo jak postępujemy poprawnie, wynik nie zależy od sposobu rozwiązywania. Dobrze, przejdźmy teraz do naszego zadania tekstowego. Klara odziedziczyła pewną sumę pieniędzy, podzieliła ją na 5 części. 5 części, 3 złożyła na atrakcyjnej lokacie w banku, a za resztę powiększoną o 500 zł kupiła akcję. Po pewnym czasie okazało się, że lokata w banku przyniosła jej 10% zysku, inwestycja w akcję 20% straty, a wartość obu inwestycji zrównała się. Ile pieniędzy odziedziczyła Klara? No dobrze, więc może niech P, prawda, to będzie ilość pieniędzy. Odziedziczona przez Klarę. I spróbujmy teraz te wiadomości, które mamy w tym zadaniu, zapisać w postaci równania. Czyli tak, no może tak, start, czyli początek tej całej operacji, start i koniec. Koniec. No i ona złożyła te pieniądze na dwa rodzaje inwestycji. Więc po pierwsze bank, a po drugie akcje. I może zobaczmy teraz, napiszmy, co wiemy. Więc wiemy, że tak, podzieliła na 5 części, 3 z nich złożyła na atrakcyjnej lokacie w banku, czyli tak, czyli każda część była P przez 5, podzieliła na 5 równych części i 3 części poszły do banku. No i co? A w akcję zainwestowała resztę, czyli prawda, 3 piąte, no to zostały jej 2 piąte, 2 piąte P. I wiemy, że jeszcze dodała 500 zł, czyli 2 piąte P plus 500. To jest start. No i na końcu wiemy, że tak, że inwestycja w banku przyniosła jej 10%, czyli ile miała po zakończeniu tej inwestycji? No tyle, ile miała na początku, czyli 3 piąte P plus 10% tego, co miała, czyli 10% to jest 1/10, czyli może tak napiszmy, 0,1 razy to, co złożyła, czyli złożyła 3 piąte P. Czyli to jest wartość jej inwestycji bankowej pod koniec tego okresu nas interesującego. No a wartość inwestycji w akcje, no wiemy, że także straciła 20%, czyli na końcu miała tyle, ile na początku, czyli 2 piąte P plus 500 i straciła, tak, 20%, czyli to jest 0,2 razy to, co miała na początku, czyli 2 piąte P plus 500. I teraz co? I teraz wiemy, że tyle zyskała, tyle straciła i wartość obu inwestycji zrównała się, czyli innymi słowy na końcu te dwie rzeczy były sobie równe, tak, czyli to dostajemy tutaj równanie na P, które
mam nadzieję, rozwiążemy i dowiemy się, ile pieniędzy odziedziczyła Klara. Czyli napiszmy to równanie. 3 piąte P plus, no może 1 dziesiąta zapiszę w postaci ułamka zwykłego, czyli 1 dziesiąta razy 3 piąte P równa się, no i tak mamy 2 piąte P plus 500 minus, no i napiszę tak, 2 dziesiąte razy 2 piąte P plus 500. No dobrze, i teraz spróbujmy rozwiązać to równanie. Czyli tak, tu mamy 3,5, czyli tu jest 3,5 P. No to będziemy musieli dodać te ułamki, więc może 3 piąte to jest 30,5, więc tu będziemy mieli 30,5 P plus, to jest nasza lewa strona, a po prawej mamy tak, może też zapiszmy wszystkie te ułamki w mianowniku, żeby było 50, więc 2 piąte to jest 20,5 plus 500. No i tak, tutaj mnożymy 2 dziesiąte razy 2 piąte, to jest 4,5, czyli minus 4,5 P minus 2 dziesiąte razy 500. No dobrze, 30 plus 3 to jest 33,5 razy P równa się. No i co tu mamy? 20,5 minus 4,5, no to będzie 16,5. I co tutaj? 500 przez 10 to jest 50, czyli to jest, czyli to tutaj to jest 100. Tak, 2 razy 50 i 500 minus 100 to jest 400. No to co? Teraz od obu stron odejmujemy 16,5 minus 16,5 P po to, żeby mieć te po lewej stronie. Czyli tak, zostanie nam 33,5 minus 16,5. No to ile zostanie? 33 minus 16, no napiszmy, 33 minus 16,5 P równa się 400. No 33 minus 16 to jest co? 33 minus 10 to jest 23 i minus 16 to jest 17, czyli 17 P przez 50 to jest 400, czyli tak, mnożymy przez 50, 50 razy 50, w ten sposób po lewej stronie zostaje nam 17 P, a po drugiej 400 razy 50 to jest 20 tysięcy. 400 razy 5 to jest 2000 i razy 10 to jest 20 tysięcy. No i teraz dzielimy przez 17. I wobec tego dostajemy P równa się 20 tysięcy przez 17 złotych. No zobaczmy, ile może to jest jako ułamek dziesiętny. Może podzielmy tutaj 20 tysięcy podzielić przez 17, czyli to jest 1100, prawda? To jest nieskończone rozwinięcie dziesiętne, bo 17 jest liczbą pierwszą. Wobec tego tutaj 20 tysięcy na pewno się nie dzieli przez 17, czyli P to jest 1176 i 47 groszy, czyli 1176 i 47 groszy, czyli to jest w zaokrągleniu niewielkim tyle pieniędzy odziedziczyła Klara.